Plotki dotyczące PlayStation 5 Pro towarzyszą nam od dłuższego czasu i często wracają jak bumerang ze zdwojoną siłą, dostarczając nam więcej informacji o potencjalnym przyszłym wydaniu pół generacji od Sony. Według posiadanej wiedzy przez jednego z insiderów możemy już powoli przygotowywać portfele, gdyż cena rzekomo jest już ustalona, chociaż nie każdy będzie ucieszony i o pieniądze wcale tu nie chodzi. Oprócz tego poruszę temat dość katastrofalnej sytuacji Sony na giełdzie i ich kiepskim roku fiskalnym, kolejnych problemach wewnątrz Ubisoftu i niezadowoleniu ich pracowników, doniesieniach o kolejnym Need for Speedzie, planach twórców Baldur's Gate 3 na otworzenie studia w Polsce, finansowym sukcesie właścicieli marki Dungeons & Dragons w związku ze sprzedażą Baldur's Gate 3, czy reakcji twórców Palworld na znaczący spadek graczy. Jeszcze w 2023 roku za sprawą nieoficjalnych doniesień dowiedzieliśmy się paru konkretów na temat specyfikacji PlayStation 5 Pro i dalszej współpracy Sony z AMD, aby stworzyć lepszą wersję podstawowej konsoli, jak również zasugerowano możliwą datę premiery, rzekomo gdzieś w 2024 roku. Jeden z insiderów mający swoje wtyki w firmach produkujących podzespoły stwierdził, że z pewnością taka wersja konsoli pojawi się pod koniec 2024, najprawdopodobniej na święta. Uważa również, że nie istnieją żadne przesłanki, które mogłyby sugerować drastycznie wyższą cenę produkcji takiego urządzenia od zwykłego PlayStation 5, natomiast miałaby to być jedynie wersja bez napędu. Podobnie jak z wersją Slim, żeby korzystać z płyt trzeba będzie zafundować sobie odtwarzacz. I oczywistym też jest to, że będzie on swoje kosztował. Pozostając jeszcze przy niebieskich i ich poczynaniach. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał nam japoński gigant, sprzedaż PlayStation 5 prawdopodobnie osiągnęła swój szczyt i w nadchodzącym czasie należy spodziewać się spadku sprzedawanych egzemplarzy. Po tej wiadomości nie trzeba było długo czekać na reakcję giełdy, gdzie akcje firmy drastycznie straciły na wartości. Według Bloomberg spadły one w czwartek nawet o 8,4%, a wszystko to za sprawą opublikowanego raportu finansowego Sony. Wynika z niego, że oczekiwana sprzedaż 25 milionów sztuk nowej konsoli nie zostanie osiągnięta w tym roku fiskalnym i spodziewany jest wynik mniejszy o 4 miliony od początkowo zakładanego. Co więcej, nie należy oczekiwać w bliższej przyszłości dużych tytułów wydanych od tego producenta. Nadzieją na poprawę swojej sytuacji ma być umożliwienie PC-towcom ogranie ekskluzywnych gier Sony i ukierunkowanie się w stronę multiplatformówek, jak również obniżenie cen PS5 Slim. Różni analitycy czy doradcy finansowi zaznaczają, że konkurencja ze strony Microsoftu, a szczególnie Game Pass wprowadzony przez rywali, stał się głównym problemem dla twórców PlayStation. Nasze powołanie i miłość do tego zawodu nie są pretekstem, żeby traktować nas jak meble. Nie zgadzamy się na to, aby traktowano nas jak coś zbędnego. Powiedzmy sobie szczerze, w oczach zarządu pogarszanie się naszych warunków życia nie jest już błędem, ale czymś oczekiwanym. Takie komentarze padają od członków Związku Pracowników Branży Gier Wideo we Francji, którzy wzywali do strajku przeciwko Ubisoft po tym, jak negocjacje z kierownictwem odnośnie podwyżek okazały się fiaskiem. Oczekiwano podniesienia płac o 5% w całej firmie, kiedy to zarząd był w stanie zgodzić się na jedynie takowe od 2 do 3%. W związku z czym pracownicy Ubisoftu zorganizowali strajk całodniowy, dając upust swojemu niezadowoleniu. Związkowcy zaznaczają, że w raporcie finansowym Ubisoft podkreślił, że cieszy się świetnymi wynikami w aktualnym roku fiskalnym, a więc też nie powinno stanowić to dla nich problemu, żeby zapewnić swoim zatrudnionym lepsze pensje. Ta sytuacja zdaje się tylko potwierdzać, jak kiepsko dzieje się u francuskich deweloperów. Już w lipcu 2023 słychać było echa intensywnej aktywności w Criterion Games, które prowadziło poszukiwania specjalistów na nowe miejsca pracy do zespołu, pracującego nad rewolucyjną odsłoną Need for Speed. Ostatnie doniesienia sugerują, że nowa gra o wyścigach ma być już na ukończeniu, a sami deweloperzy zaprosili do swojej siedziby w Guildford w Wielkiej Brytanii szereg twórców i influencerów związanych z serią. Priorytetem dla Criterion Games jest zebranie jak największej liczby opinii od potencjalnych graczy. Co więcej, raporty od redakcji serwisu Xfire zdają się potwierdzać, że zespół szykuje się do wielkiego ogłoszenia nowego tytułu. Takie działania od tych twórców zazwyczaj nie są kojarzone z prostymi aktualizacjami do istniejących już tytułów, lecz sugerują poważne, przemyślane przedsięwzięcie, czyli mianowicie kolejne wydanie. Ciekawymi informacjami podzielił się serwis gry online, który dzięki swoim zaufanym informatorom dowiedział się, że renomowane studio Larian Studios, znane z wyprodukowania takiej gry jak chociażby Baldur's Gate 3, planuje otworzyć swoje kolejne studio właśnie w Polsce. Warto dodać, że udział w powstawaniu gry 2023 roku zaangażowane było katowickie Anshar Studios.
Jeżeli plotki się potwierdzą i takie studio rzeczywiście powstanie, będzie to jedynie potwierdzenie rosnącego znaczenia polskiego rynku gier wideo w oczach wielu gigantów zagranicznych, a to dobrze wróży dla polskiej branży gier. Daleko nie odchodząc od tematu Baldura, związany z nimi umową właściciel praw do marki Dungeons & Dragons, Hasbro pochwalił się, że dzięki tej niejako współpracy firma zarobiła aż 90 milionów dolarów. Dyrektor generalny zapewnił, że taki obrót spraw zapewni więcej produkcji opartych na ich marce, a w perspektywie najbliższych kilku lat pojawi się więcej tytułów i będą one napędzać tę franczyzę równie efektywnie co Baldur's Gate 3. Pocket Pair wraz ze swoim tytułem Palworld było wielkim zaskoczeniem, kiedy z dnia na dzień biło rekordy popularności, a ilość graczy tylko się zwiększała. Chociaż teraz zainteresowanie wokół tej gry zdążyło już mocno wyhamować, to wciąż pozostaje na wysokich pozycjach pod względem ilości graczy cieszących się rozgrywką. Jednakże na ten spadek nie został obojętny jeden z twórców i deweloperów, który głównie zajmuje się kontaktem z fanami i skomentował nieco całą tą sytuację. W dość obszernym poście na Twitterze wyjawił, że w maju poprzedniego roku obstawiał, że więcej niż 50 tysięcy graczy nie uda się przekroczyć Palworldowi, co jedynie pokazuje, jak ten gorszy okres wcale nie wydaje się być jakkolwiek zły. Zaznaczył również, że nie jest to tytuł, który jest w stanie otrzymywać nową zawartość co tydzień i na większe aktualizacje przyjdzie nieco poczekać, ale zdecydowanie będzie warto. Jak podkreśla, sama gra jest póki co we wczesnym dostępie, a sam dostępny content jest możliwy do ukończenia, więc też nie ma nic w tym złego, że użytkownikom znudzi się po prostu rozgrywka po jakimś czasie. Jak uważa deweloper, w międzyczasie gracze powinni sprawdzać inne pozycje bez wyrzutów sumienia, a autorzy i tak czy siak będą kochać swoją społeczność. Bez różnicy, czy ktoś aktualnie bawi się w Palworld, czy czeka na kolejne rozszerzenia i bawi się w innych tytułach.